Cześć, nazywam się Mikołaj, jestem szefem Airbike'a po godzinach królem rowerów. Dzisiaj nie będę Was zanudzał osobiście, bo mam dwóch zacnych gości. Może nie wyglądają, ale obaj to kolarze, jeden to nawet były zawodowy. Jarosław Marycz i Jarek Wojtas. Chłopaki, czym Wy się zajmujecie i czemu tu dzisiaj do mnie trafiliście? Jesteśmy tutaj dzisiaj, żeby zaprezentować Wam naszą najnowszą kolekcję rowerów Ridleya. Zajmujemy się sprzedażą, zajmujemy się dystrybucją tej marki i wspólnie z Mikołajem będziemy dbali, żeby te rowery u Was tutaj były. Jarek, opowiedz, skąd Ty się wziąłeś w Ridleyu? Ile lat Wy już te rowery w ogóle w Polsce sprzedajecie? Bo ile lat istnieje marka? Skąd Ty się tam wziąłeś? No ja po zakończeniu kariery tutaj z racji tego, że Arek masowo moje nogi, że tak powiem, za czasów zawodowej kariery w Saxo Banku, tam się poznaliśmy, już wtedy rozpoczął pomału wprowadzanie marki Ridley do Polski. No i po zakończeniu kariery dostałem propozycję od niego, żeby pomóc mu, żeby Ridley trafił do większej liczby polskich konsumentów, więc od dłuższego czasu już zajmujemy się tym, aby marka Ridley była bardziej powszechna i popularna w Polsce, co chyba nam się udaje, dlatego jesteśmy też dzisiaj tutaj u Ciebie. Czyli w którym roku zaczęliście? W którym roku pierwszy Ridley przez Wasze ręce wjechał do Polski? Pierwszy Ridley wjechał do Polski w roku 2013, można powiedzieć, tak delikatnie, a teraz staramy się cały czas rozwijać tą sprzedaż. Marka bardzo fajnie się rozwija, my się rozwijamy jako Cycling Planet, dystrybutor marki Ridley. Wizytowaliśmy ostatnio fabrykę, poznaliśmy jakby ich myśl technologiczną, także będzie ciekawie. Jarek, powiedz, to jak Ridley w Polsce zaczynał, to Ty się jeszcze ścigałeś. Dokładnie, jeździłem wtedy na innych rowerach, które mogę nie teraz śmiało powiedzieć, że troszeczkę odbiegały jakością, więc tutaj też z pełną swoją, może swoim nazwiskiem też reklamuję markę Ridley. Mam pewność tego, że są to dobre jakościowo rowery i przede wszystkim stosunek ceny do jakości jest naprawdę, bije na głowę niektórych innych producentów. A czy Ty na Ridleyu miałeś okazję się ścigać, czy nie zeszło się Wasze Po zakończeniu kariery jak najbardziej. Co też sam jestem użytkownikiem teraz tego najnowszego modelu Fenix League, w którym się zakochałem, można powiedzieć. Co prawda nie w tym białym kolorze, ale ten, który Tobie skradł serce, czarno-czerwony. Naprawdę bardzo fajny rower, sprzedażowy przede wszystkim też bardzo, bardzo sporo już. To taki komfortowy rower dla emerytów. Dokładnie, jest to rama typowo Endurance, natomiast z tym zbudowanym, zintegrowanym aerokokpitem przy specyfikacji na Ultegrze Day 2, jaką ja też mam, i kołach karbonowych Forza. Naprawdę jest to fajny sprzęt do jeżdżenia dla takiego amatora jak ja. To o tych wszystkich modelach nagramy osobne filmy. A powiedz mi, po Saxo jeszcze gdzieś jeździłeś? Dokładnie, jeździłem 3 lata w Saxo, później 4 lata w CCC. Następne po swoim, powiedzmy, takim kluczowym może wypadku na Giro d'Italia, później 2 lata jeździłem w polskich drużynach kontynentalnych Andrzeja Domina, Dominsporcie i Vibatechu, a później już tutaj z Arkiem wspieramy firmę Ridley i dystrybuujemy rowery na Polskę. CCC, czyli Pomarańczowi, tam gdzie dwóch ławickich jeździ naszych triatlonistów zaprzyjaźnionych. A powiedz, Arek, co Ty robiłeś w kolarstwie? Co ja robiłem w kolarstwie? Ja w ogóle wywodzę się z kolarstwa. Mój tata jest olimpijczykiem z Moskwy, zajął 5. miejsce na olimpiadzie. Ja sam jeździłem 9 lat zawodowo. Moim najlepszym sukcesem było 15. miejsce na Mistrzostwach Świata w elicie. Jakby wychowałem się w tym środowisku. Później nie chciałem odstawić roweru na hard tak szybko. Przedłużyłem sobie karierę pracując w zespołach. Awansowałem do statusu World Touru, co mi nie udało się nigdy osiągnąć tego jako kolarz i spełniłem się. A w jakich zespołach pracowałeś? Pracowałem w HTC Highroad, tam miałem przyjemność jakby rozpoczęcia mojej pracy. Później pracowałem właśnie z Jarkiem w Saxo Bank, Tinkoff i ostatnimi laty w Bora. A teraz tworzymy razem Cycling Planet i to będzie też World Tour. Z Bora to u nas kiedyś był Kamil, też ich masażysta. On zresztą też poszedł w tej chwili w sklep chyba swój, z tego co się orientuje. Znamy się dobrze z Kamilem. Tak, środowisko kolarskie jest małe. No, Ridley to jest chyba taka marka, która dobrze się wpisuje w taki duch sportowy, bo tutaj nie znajdziemy rowerów dziecięcych, nie znajdziemy jakichś trendów typu fatbike, nie znajdziemy też szerokiej gamy rowerów MTB. Jakie głównie rowery znajdziemy w tej marce? No ja to wiem, ale tu Was tak trochę pociągam za język.
żebyśmy może przeszli przez linię modelową. Nie chodzi mi o to, żebyście opowiedzieli, że każdy z tych rowerów ma koła, tylko może właśnie o to, jakie to są modele, jakie to są segmenty i do czego służą poszczególne egzemplarze. Zaczniemy może od szosy, bo już o niej mówiliśmy. Tutaj... No to na pewno. Zaczynamy taki bazowy, a więc typowa rama Endurance, tak jak wspomniałem, Slick, Fenix Slick. Bardzo wygodny i komfortowy rower. Następnie przechodzimy do następnego, jest to Helium. Tego Slicka mamy tutaj dzisiaj w dwóch kolorach, prawda? Dokładnie. Jeszcze ten biały i ten czarno-czerwony. Czarno-czerwony. Którego ja osobiście też używam. Następnie mamy Helium, jest to bardziej taki najbardziej klasyczna rama, jeśli chodzi o rower szosowy, najczęściej użytkowany też przez kolarzy zawodowych Lotto Soudal. Oczywiście mamy tutaj też do wyboru SLX bądź nie, więc co świadczy o tym, że po prostu wykorzystany jest bardziej jakościowy karbon lub też mniej, co oczywiście świadczy tylko o wadze samego framesetu. Czyli możemy wybrać ten sam rower. Dokładnie. Na tańszej albo droższej ramie, która będzie lżejsza i sztywniejsza. Dokładnie. Następnie mamy... A jeszcze jedno pytanie. Czy da się kupić w tej chwili nowego Ridleya na klasycznych hamulcach, na hamulcach szczękowych? Już niestety nie. Czyli fabryka mocno się opierała, ale jakby rynek został wyparty przez hamulce szczękowe, czyli wersja Rimbrake... Tarczowe w sensie. Tak, wersja Rimbrake jest już przeszłością, jeżeli chodzi o kolekcję 2022 i 2023. A poza protokołem, niszcząc cały plan marketingowy korporacji, co sądzicie o hamulcach szczękowych, hamulcach tarczowych? Czy w polskich realiach, jak kupujemy sobie rower szosowy, to on na pewno musi mieć tarczę? Nie, dla mnie jest to, zbyt po prostu presja industrii rowerowej, fabryk rowerowych jest tak duża, żeby sprzedawać rowery, a tutaj mamy wszystko nowe. Musimy mieć nowe koła, nowy osprzęt, nowe ramy. Także to samo przecież się mówi, że pieniądz napędza tą koniunkturę i u nas w Polsce na pewno nie ma takiego zapotrzebowania na czyli spisy. Disk. No dokładnie. To utworzymy jest podziemie hamulców szczękowych, ale to jeszcze przydało nie dzisiaj. Się, przydało się. Trzeci rower w kolekcji, bo dokładnie. Mieliśmy już komfortowy, mieliśmy lekki, czyli brakuje nam roweru AR. Dokładnie, tu jest mamy najszybszy, powiedzmy, rower, jeśli chodzi o paletę szosowych rowerów marki Ridley, Noah Fast. Tutaj akurat mamy wyjątkowy egzemplarz, bo w malowaniu Prismatic, a więc powstało ich tylko 100 sztuk. Bodajże powstały na uczczenie chyba zielonej koszulki któregoś, na którymś edycji Tour de France, gdy Kalepi on założył? Dokładnie tak. Lakier pożyczyli od Sagana, coś mi się wydaje. Może się podzielili, dokładnie. A ten rowek z BMC? Nie, jest to rower, który jest stworzony przez Ridleya. Czyli to BMC pożyczyło od nich. Opatentowany w ich tunelu aerodynamicznym. Także tu mamy kilka ciekawych rozwiązań aerodynamicznych, jakim jest chociażby lotka tylnego przedniego widelca, obniżony trójkąt. Lotka przedniego widelca? Chodzi o to? Mówimy o... A, okej, okay. Tutaj mamy lotkę. No to już grubo. To trochę jak spoiler w Deu Matis. Podobnie. No ale dobra, fajnie. Tylko właśnie dodatku na pewno można dodać właśnie, że tu Kalepi One wygrywa na tej ramie etapy na Tour de France, czy chociażby na niedzielnym Paris-Roubaix zawodnik Lotto Soudal przegrał, można powiedzieć, czy zdobył drugie miejsce na torze w Roubaix właśnie jadąc na tym Noah Fast. Ja myślę, że jakby sobie wziął taki komfortowy rower dla emerytów, to by mu się po tych dziurach lepiej jechało, ale oczywiście zawodowi kolarze muszą mieć za małą ramę, najwyższą grupę sprzętu i rower aero, nie? I bardzo dużo podkładek pod kokpit. No tak, bo potem sięga się do kierownicy. Tutaj też mamy taką ramę aerodynamiczną w innym malowaniu. A jak jesteśmy przy malowaniu, to powiedzcie mi, bo są już marki takie jak na przykład Trek, nomen omen, tam na ścianie zostało nam jeszcze logo po nich, które mają właśnie programy personalizacji rowerów i za milion monet tam dopłacasz 2, 3, 4, 5 tysięcy i pomalują ci rower. Czy w Ridleyu też możemy wydać więcej hajsu, żeby mieć swoje kolorki? W Ridleyu nie trzeba wydawać więcej pieniędzy. Jest to malowanie, które każdy z klientów może stworzyć sobie sam, korzystając z platformy Customizer. Jest tutaj akurat malowanie prezentowane, tak zwany fade, czyli takie przyprószone. Przejście koloru. Każdy może sobie stworzyć własny dobór kolorów. Tutaj mamy akurat kolor bazowy numer 1, kolor bazowy numer 2.
i kolor logo. W tym przypadku jest to kolor biały. Każdy może się bawić swoimi kolorami, wybierać to, co mu się najbardziej podoba. Czyli można przyjść do dealera, zobaczyć, jak wygląda taki rower na żywo, wybrać sobie rozmiar, który będzie dla nas dobry i poprosić, żeby pomogli dopasować te kolory i zamówić rower personalizowany. Dokładnie tak. Czas oczekiwania jest około 2 miesiące i rower przyjeżdża gotowy do naszego salonu. 2 miesiące? Teraz w dobrym tonie jest, żeby było rok albo dwa. No, staramy się, żeby było 2 miesiące. Okej, a powiedz mi, czy grupę sprzętu można sobie wybrać, bo tutaj na przykład mamy pewną nowość. W co jest ubrany ten gravel? Tutaj mamy Campagnolo Icar. Jest to typowy włoski producent, który dostarczył nam gravelowy osprzęt. Jest to nowość, jest to 13-rzędowa kaseta tylna z 9, koronka ma 9 zębów z tyłu, więc jest to pewnego rodzaju ewenement. Sam byłem ciekawy, korzystałem z tego, testowaliśmy to przez ostatni tydzień razem z Jarkiem. No właśnie widzę, że rower ma pedały, jak wam się na tym jeździło? No Jarek na płaskim osiągnął 50 na godzinę, ja... Przy kadencji 175? Ja z górki, także jest to osiągalne. Jest taka teoria, że większa masa szybciej się toczy z góry. No, tak, mówię, z górki tak. Fizyka. Okej. Okay. Czyli tutaj mamy gravela na takiej aerodynamicznej trochę ramie. Tak, jest to stosunkowo nowość i to nowość, którą pokazuje Ridley. Ridley ma jednak duże doświadczenie w budowaniu rowerów aerodynamicznych. Chcieli to przerzucić na koncept gravelowy. Wsadzając tutaj oponę 45 mm nie tracimy aerodynamiki, nie tracimy jakby tego pazura. Więc rower bardzo ciekawy, bardzo perspektywiczny, można stosować różne rodzaje opon i naprawdę wykorzystywać ten rower w różnym terenie. No ale Ridley to też rowery przełajowe, nie tylko szosy i stąd właśnie ten fast wersji przełajowej. Tak, Ridley w ogóle zaczął od przełaji, jest to marka, która jakby znawcą tematu kojarzy się z rowerami przełajowymi. Dlatego też u nich gravel nie jest tylko podążaniem za tym, co dzieje się obecnie na rynku, za tym popytem na rowery gravelowe, tylko gravele są tworzone przez Ridleya już przez lat 7. Dzisiaj mamy 6 różnych modeli, 6 różnych kategorii gravelów, więc naprawdę mamy w czym wybierać i mamy czym się pochwalić. A w ogóle marka Ridley została założona kiedy i ile ma lat? Marka Ridley jest stosunkowo młodą marką, bo powstała w 1997 roku przez Johanna Ertza, który zajmował się malowaniem ram, więc dla niego jakby malowanie i taka indywidualna personalizacja stanowi bardzo ważny punkt w jego firmie. Później zaczął od budowy ram przełajowych i to jest gdzieś jego wisienka na torcie. X-Night, topowy model. Przełajówkę też pokażemy, nie mamy jej tutaj tak, w tej chwili, mamy. Ale potem się magicznie pojawi. Tak. Jego model topowy X-Night w wersji podstawowej, X-Night SL w wersji wyścigowej ma bardzo mocne znaczenie, więc fajne rowery, które są wykorzystywane na co dzień przez kolarzy zawodowych. Dobra, ile mniej więcej kosztuje taki Ridley właśnie na aeroramie, taki gravel? Jak tutaj widzimy, karbonowe koła kampy, mechaniczna kampa, karbonowa rama, karbonowy kokpit zintegrowany. Ile kasy? Tutaj mamy, ten koncept zaczyna się od 15,5 tysiąca złotych na SRAMie Rivalu, przechodząc na GRX 800 wersja manualna, GRX 800 wersja DI2. Campagnolo Icar i najnowsze osprzęty SRAMa, SRAM Mulet, który został stworzony do właśnie wersji gravelowej, zaadoptowany. Przechodząc możemy, mówię, od 15,5 tysiąca zaczynamy, kończymy na w sumie 28 tysięcy złotych. Czyli ten, co tu stoi, to pewnie będzie jakieś 2,5-3 dychy. On kosztuje 25 tysięcy złotych detalu. No taka jeszcze w miarę znośna cena przy porównaniu do ten sam model Kanso Fast jest w bardzo fajnym też malowaniu, takim ala Moro. Pasowałby mi do spodni. Dokładnie. Tutaj on jest bodajże na GLX 800, tak, na DI2, także też bardzo fajny i sprzedażowy też gravel, najszybszy gravel. Okrzyknięty najszybszy, najbardziej aerodynamiczny gravel, także... A tam pod kocem schowany mamy taki nielegalny rower, co jest na niego embargo. I tam wejdzie taka gruba opona. Ile wejdzie tutaj?
Tutaj mamy 45 specyfikacji. To co mówi producent, mam przetestowane, że wchodzą tutaj grubsze opony, ale to jakby zostawiamy do decyzji mechanika i osoby, która posiada ten rower. Czyli 650 na 45? Tutaj możemy 700 dołożyć? Razy 45. 700 na 45, czyli 650 też możemy to pewnie włożyć? Możemy włożyć i wtedy jakby poszerzamy to. Wejdzie grubsza. Ok, no to mamy takiego płaskiego gravela aerodynamicznego, o ile to jedno z drugim się nie kłóci. Co dalej? Tutaj mamy... Tu mamy bardzo fajny koncept, jest to Kanzo Speed, jest to rower, który może zastąpić szosę, jest to rower, który ma opony 38 w wersji gravelowej, może mieć 32 jak mamy osprzęt szosowy. Bardzo fajny, wygodny rowerek, który możemy pojechać po różnych nawierzchniach, korzystając ze ścieżki rowerowej czy z jakichś ścieżek leśnych i zarazem fajnie z koła nas nikt nie urwie, jak będziemy mieć pod nogą. To jak będziemy mieć pod nogą, to i na jubilacie nas będą mieli problem urwać, nie? Dokładnie. Jarek. A jak jesteśmy przy tym, jakie wchodzą opony, pamiętacie z głowy ile wejdzie tutaj do tego Fenixa komfortowego? 32 mm. Czyli tutaj mamy szosę, z której prawie możemy zrobić gravela, bo jednak 32 to jest trochę wąsko, a tam mamy gravela, z którego zupełnie całkiem przyzwoicie możemy zrobić szosę i to nawet w zasadzie wygląda jak szosa. Gdybyśmy tu włożyli łyse opony, to tylko ktoś bardzo kumaty po szerokości prześwitu w widelcu skuma się, że to jest gravel, a nie szosówka. No ja dodam, że przez bodajże ponad przeszło półtora roku testowałem właśnie ten model, gdy wchodził do rynku, gdy był jeszcze na etapie takich projektów. I jeździłem gdzieś na zgrupowanie, pamiętam w Hiszpanii parę razy wyjechałem. To muszę powiedzieć, że właśnie na tym Kanzo Speedzie, na oponach szosowych, na grupie tam było chyba Ultegra. Wtedy na takiej szosowej grupie odniosłem wrażenie, że o wiele bardziej komfortowo nawet mi się jechało i właśnie w takich o mocnych patelniach na zjazdach lepiej mi się wchodziło i wychodziło z zakrętów niż na typowej szosie, nie? Więc naprawdę nie tracimy tutaj na prędkości czy na właściwościach jezdnych, jeśli chodzi o szosę, a zyskujemy jeszcze, że w teren możemy sobie ten rower zabrać i wyjechać, gdzie nas oczy poniosą. No tutaj pewnie to pochodzenie przełajowe daje o sobie znać, bo widać, że ten rower ma dość takie ostre kąty i jest zwrotny, to już jak na niego patrzysz, to widać, że jest to zwrotna maszyna. Ile mniej więcej trzeba za niego zapłacić? Tutaj mamy wersję na GRX-ie, to jest bodajże 800 z tego co patrzę. Aluminiowy kokpit, kierownica, karbonowa rama, aluminiowe koła. Ile hajsu? Tu mamy około 14 tysięcy złotych, w zależności od konfiguracji kół, od konfiguracji kokpitu, bo to też wszystko można zmienić korzystając z panelu Customizer. No dobra, ale nie musimy wydać aż tyle kasy na gravela od Ridleya, bo tutaj mamy taki w zasadzie chyba bestseller Kanzo na aluminiowej ramie i tutaj ile trzeba wydać pieniędzy na taką aluminiową maszynę, która też jest na GRX-ie. To warto podkreślić, że tu jest pełna grupa i korba i przerzutka, nie ma żadnych oszczędności, że korba jest jakiegoś dziwnego producenta. Tu mamy 9100 zł. Ok, czyli mamy tak naprawdę też trzy rodzaje graveli. Mamy gravel aerodynamiczny, jakkolwiek by to nie brzmiało, gravel na karbonowej ramie i gravel na aluminiowej. Tu jeszcze... I mamy jeszcze też bardzo fajny rower model Adventure. Typowo wyprawowy gravel, który pozwala nam wykorzystać te wszystkie mocowania, które mamy na przednim widelcu, na ramię dodatkowe, te wszystkie mocowania na dole, na dolnej rurze, tutaj do koszyków, z tyłu, tak, że możemy bardzo dużo sach zamontować i bardzo popularny jest szczególnie na amerykańskich teraz tych wyprawach wschód-zachód. Tak, to w Polsce też mamy takie weekendowe wycieczki. Dokładnie. Wisła 1200, przejedźmy się 70 godzin na rowerze. Idealnie się wpasowuje właśnie w te wyprawy, bardzo komfortowy geometria. No i możemy zamontować naprawdę multum rozwiązań. Mieliśmy już kilku klientów, którzy po prostu opakowali go naprawdę mocno, namioty, nie namioty. Dodatkowo, gdy zamontujemy kierownicę flare, a więc tą szerszą na dole, możemy jeszcze zamontować dodatkowe tutaj mocowanie, czy dodatkowy bagaż z przodu. Więc naprawdę jest multum zastosowań. Eldo ma gravela, wróć, Eldo ma Ridleya szosę. Muszę mu pokazać ten model, bo myślę, że na jego wariackie różne wycieczki to właśnie taka maszyna się
dobrze będzie nadawać, bo on ma tutaj wszystkie możliwe mocowania chyba, z tego co widzę ma. Dokładnie. I na widelcu te takie bidonowo-bagażnikowe i ma na dole jeszcze dodatkowe mocowanie i ma w widelcu z tyłu, ma na ramię od dołu. No i co warto dodać, opona tutaj, on teraz siedzi na oponach 47, a więc naprawdę bardzo szeroki kapeć, powiedzmy to sobie, co pozwala nam tak naprawdę wjechać w każdy teren i śmiało sobie poradzimy w nawet najgorszych warunkach, nie? Praktycznie okay. To już jest warunki takie jak na typowym XC czy mountain bike'u, nie? Dobra, to zostało nam tak naprawdę jeszcze rower elektryczny, ale do niego przejdziemy za chwilę. Teraz może byśmy pokazali clou programu, czyli rasowy rower przełajowy. Siostro, przełajówkę czerwoną poproszę. Tak, wywalimy tego naszego tęczowego. Znajdziesz mu tam jakieś miejsce? Mam za małe studio. No nasza siostra jest brodata i brzuszkiem, ale ogólnie. I czy wodzianka u Kuby, tak, nie? Tak, wodzianka. Jak i Kuba, taka wodzianka. A mijałem Kubę ostatnio w jego Lambo. Przez niego jak jechałem na hokej, musiałem czekać zmianę świateł, bo mi przyblokował pas do skrętu. Ma jakąś taką dziwną rejestrację W40 w tym swoim pomarańczowym Lambo. No dobra. Ta-da! Na urodzenia chyba. Tak, chyba tak. Nie, on to chyba nie ma 40. 40 to mam ja, on to ma z 60. Zresztą król rowerów po części wziął się od króla TVN-u. Stwierdziłem, że skoro on może być królem, to ja też. Dobra, posłuchajcie. Tu mamy przełaja. Takiego prawdziwego. Rama po trójkącie. To jest prawdziwy przełaj. To jest klasyka, która się nie starzeje. Klasyka, która jest potwierdzona. Klasyka, która jest sprawdzona. Jakie tutaj mamy wersje? Bo mówiłeś, że są dwie wersje karbonu, tak? W ramach? Tak. Mamy wersję X-Night, którą tutaj dzisiaj Państwu prezentujemy. I mamy wersję X-Night SL. Ramy względem siebie niczym się nie różnią, jeżeli chodzi o geometrię. Różnią się lekko wagą. Za X-Night, jak sama nazwa mówi, SL, mamy odjęte 120-150 gram, w zależności od tego, jaki rozmiar. Ale jakby kąty i kształty zostają te same. No dobra, powiedz mi... Tak, ja to niby wiem, ale tak Cię podchwytliwie zapytam. Po co tu jest widelec z takim dużym prześwitem, skoro mamy taką cienką oponę? Po to, że dopuszczalny na zawodach jest rozmiar 33, jeżeli chodzi o UCI, ale możemy tutaj włożyć sobie 38 i będziemy sobie na tym fajnie i wygodnie trenować. Jarek, czy jeszcze po coś jest taki duży prześwit? No myślę przede wszystkim, jeżeli wpadniemy w ciężki teren, błoto, piach, no to właśnie. Tutaj, zaliczam koledze odpowiedź. To tutaj nie możemy się nie musimy się martwić o to, że mamy zapchane gdzieś tam prześwit w ramie czy w widelcu. Bodajże chyba w zeszłym roku Mistrzostwa Świata w przełaju rozgrywały się w Ostende, chyba, jeśli się nie mylę, w Belgii, gdzie część trasy prowadziła po plaży, więc spora ilość piachu, zabrudzeń była na trasie, więc taki duży prześwit powoduje to, że komfortowo zawodnicy, nazwijmy to sobie, mogą przejechać, więc to nic im nie przeszkadza. No co jakiś czas trafiają się takie wyścigi jak tegoroczne Roubaix czy coś takiego. Dokładnie, ale to jeszcze pamiętam chyba takie dosyć śmieszne zdjęcie było z Mistrzostw Polski chyba w przełaju ze styczniowej, gdzie chyba w tych młodszych kategoriach napadało sporo deszczu w styczniu czy w lutym i było tak, że niektórzy wpadali po pasy gdzieś tam w błoto, więc... No, szczególnie jak masz 1,50 m wzrostu, nie? I 13 lat, czy 15. Taki prześwit pozwala nam, że te błoto, powiedzmy, gdzieś tam nie przeszkadza na trasie, można walczyć, powiedzmy, o jakieś tam zadowalające wyniki, bo oczywiście każdy gdzieś tam swoje rekordy próbuje gdzieś pobić, nie? Więc dla jednego to będzie przyjazd w pierwszej grupie, dla innego przejechać bezpiecznie, czy jeszcze inne jakieś tam swoje granice pokonywać, nie? Tak, jeszcze o tym modelu, oprócz tego, że rama ma taki klasyczny kształt, to nie każdemu musi się podobać, bo teraz sloping, wiadomo, jest w modzie od lat. To tutaj na przykład znajdziecie mocowanie do bidonu tylko na skośnej rurze jedno. Dlatego, że to jest rower zawodniczy, tu ma być miejsce na to, żeby narzucić ten rower na ramię i z nim zasuwać. A jeden bidon w zupełności wystarczy, w boksie go sobie wymienimy w razie czego na pełny. Także tutaj nie wozimy ze sobą gratów, nie ma żadnych mocowań na górze ramy. To w tym turystyku możemy sobie wszystko pomontować i jest tutaj dużo różnych opcji. A tutaj jest to po prostu pure sport, czysty rower do ścigania, poskładany tak, żeby jak najszybciej być na mecie. To w zasadzie został nam jeszcze rower elektryczny. Są firmy, które bardzo mocno idą w elektryki, są firmy, które troszeczkę bardziej jednak pozostają wierne core'owi swojego biznesu, temu czym zajmują się na co dzień. Ridley zdecydowanie jest marką, która
stawia na szosy, przełajówki, gravele, ale mimo to jednak zaproponowali rower elektryczny, który wygląda bardzo schludnie. Opowiedzcie w dwóch zdaniach, czym on się charakteryzuje, ile kosztuje, z czego zrobiona jest rama, jaki mamy tutaj silnik. Tutaj mamy ramę aluminiową na dobrym silniku, na brązę. Mamy baterię 500W. Silnik ma 90 N, więc jest mocną jednostką. Jest to najcichsza obecnie jednostka na rynku. Mamy sterowanie z wyświetlacza, gdzie mamy automatyczne włączenie świateł i wyłączenie. Napęd Shimano. Tutaj akurat producent zdecydował się, żeby nie wstawiać amortyzatora z przodu. I jest to zabieg nie żeby zaoszczędzić, tylko zabieg, żeby podnieść komfort i jakby dynamikę jazdy tego roweru. Zastosowali troszeczkę szerszą oponę, żeby właśnie wspomóc tłumienie drgań. Zastosowana jest również blokada antykradzieżowa z takich dodatków, solidna stopka. Całość jest dobrze wykonana. Rower nie przekracza 24 kg. A ile trzeba za niego zapłacić? Jest to cena detaliczna, będzie 15 tysięcy złotych. Czyli całkiem przyzwoite pieniądze jak na dzisiejsze galopujące ceny. Bo przypomnijmy, dostajemy silnik Brose, który stosowany jest chociażby przez Specialized w swoich rowerach, także jest to wysoka klasa. Tak samo widelec jest bliźniaczo podobny z kolei do widelców z Treków po 20 tysięcy złotych. I tak jak mówiłeś, wcale ten rower nie jest przez to tańszy w produkcji. Wręcz przeciwnie, dobre widelce sztywne kosztują więcej niż średnie amortyzatory. Za to jest dzięki temu lżejszy. No oczywiście w polskich realiach troszeczkę trzeba uważać na dziury, bo jednak nasze drogi nie do końca korespondują z zachodnimi. No ale każdy z nas już do tego się chyba zdążył przyzwyczaić. Chłopaki, czy jeszcze coś chcecie przekazać naszym widzom, internautom, którzy z bliska zobaczyli markę Ridley i Was? Znaczy ja tutaj w ogóle dziękuję królowi, że Was zaprosił. No to było, to naprawdę dla nas zaszczyt tutaj być. Dobra, muszę Wam odebrać głos, bo gadać się głupoty. Także tak wyglądają chłopaki, którzy stoją w Polsce za Ridleyem. Robią to od kilku lat, marka fajnie się rozwija. Na pewno w ostatnich sezonach też rowery zyskały ciekawą ofertę modelową i ciekawą kolorystykę, co też jest w jakiś tam sposób ważne, żeby ten rower nam się podobał i wyglądał. U nas zmiany, pożegnaliśmy, jak mówiłem w innym filmie, Treka, pożegnaliśmy Speca, albo w zasadzie oni pożegnali nas, no bo wiecie, sklep jest słaby i nie rokuje, ale są marki, które uważają, że rokujemy, także zobaczymy, jak ta przygoda się zakończy. Na Ridleya patrzyliśmy już od dłuższego czasu, ale się nie składało, trochę nie było miejsca, trochę nie było czasu, teraz jest ta przestrzeń i zamierzamy ją wykorzystać, na pewno będziemy jeździć na tych rowerach, będą rowery testowe. Także zapraszam Was do nas, do salonów. Już w zasadzie od tej chwili można pierwsze z tych rowerów zobaczyć, przetestować czy kupić. Chłopaki, dziękuję Wam bardzo za wizytę. Dziękujemy. Do zobaczenia na kolejnym wideo, jeżeli nas odwiedzicie albo na rowerach. Hej!